Zbliża się święto pracy, OPZZ organizuje pochód w Warszawie. Dlaczego młodzi ludzie powinni wziąć udział w obchodach święta pracy? Ja myślę, że przede wszystkim młodzi ludzie powinni wziąć w tych obchodach. Młodzi ludzie w Polsce są grupą, która ma no, szczególnie trudną sytuację. Młodzi ludzie właściwie nie wiedzą dzisiaj, co to jest etat, nie wiedzą, co to jest stabilność, nie mają możliwości planowania przyszłości. Młodzi ludzie nie ufają rzeczywiście w to, że będą mieli emeryturę, bo mają wyłącznie umowy śmieciowe i nie płacą składek, więc ja myślę, że młodzi ludzie dzisiaj powinni bić się o to i powinni chodzić na wszystkie możliwe imprezy propracownicze, powinni bić się o to, żeby było bardziej stabilne zatrudnienie, żeby nie mieli umów śmieciowych, żeby mieli wyższe płace, żeby nie byli zatrudnieni w ramach darmowych staży. Ja myślę, że problem chyba z młodymi ludźmi dzisiaj jest tak, z tak zwanymi kucami, którzy bronią samobójczych dla siebie propozycji. Elektorat, mam tu na myśli elektorat Korwin-Mikkego, czy Kukiza, czy narodowców. To znaczy oni rzeczywiście biją się o rozwiązania, które są dla nich samobójcze, które najbardziej na nich tracą, tak? Dlatego, że jeżeli oni chcą niskich składek, niskich podatków, oni chcą mniejszej stabilności na rynku pracy, to oni na tym tracą najbardziej. W związku z tym my zapraszamy młodych ludzi do obchodów 1 maja, do różnych protestów i działań na rzecz zwiększenia praw pracowniczych właśnie dlatego, żeby za staże młodzi ludzie dostawali pieniądze. Takie same pieniądze jak wszyscy inni pracownicy. Żeby młodzi ludzie mieli umowę o pracę, a nie umowy śmieciowe, w ramach których pracodawca w każdej chwili może ich zwolnić. Żeby prawa pracownicze młodych ludzi były przestrzegane, żeby mogli zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy, do sądów pracy, żeby mieli ubezpieczenia, żeby mogli liczyć na szczęśliwą, godną starość też. W związku z tym ja myślę, że rzeczywiście młodzi ludzie to jest tak naprawdę no, główna grupa, która powinna protestować 1 maja i serdecznie wszystkich młodych ludzi zapraszam.